Witamy bardzo serdecznie. Gabrysia. Piotrek. Zapraszamy na reportaż o szkolnictwie zawodowym. Mamy zapaść na rynku pracy. Słyszeliście o tym? Dziś brakuje fachowców w niemal każdej branży. Mam rzeszę absolwentów liceum, tak naprawdę bez zawodu. Z dzisiejszego spotkania dowiecie się, jaka jest różnica między liceum a technikum. Dlaczego lepiej podjąć naukę w technikum i jak wygląda nauka zawodu u pracodawcy. Chcemy ułatwić Wam podjęcie decyzji dotyczącej wyboru szkoły, a tym samym Waszego przyszłego zawodu. Znajdujemy się przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2. W szkole, która oferuje przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapraszamy do środka. Dobrze. Ja dostałam piątkę. Ale fajnie, wow. Cześć! Cześć! Chcielibyśmy Wam zadać kilka pytań. Czemu wybraliście technikum, a nie liceum ogólnokształcące? To proste. Oprócz matury chciałam mieć zawód. Później zdecyduję, co będę robiła dalej. Ta szkoła właśnie to mi umożliwia. Mogę zdecydować, czy rozpocznę pracę, czy będę dalej kontynuowała naukę. Dokładnie. Moja starsza koleżanka po naszej szkole ukończyła matematykę, a w czasie studiów dorabia jako fryzjerka. No tak, liceum ogólnokształcące nie daje takiego wyboru ani komfortu. W zasadzie taki absolwent nadal nie posiada żadnego fachu. No właśnie, a ja jako automatyk mam fach w ręku i po szkole dalej mogę iść na studia na Politechnikę Białostocką. A czemu Zespół Szkół Zawodowych nr 2? Powiem wprost, słyszałam, że ta szkoła umożliwia wyjazdy za granicę, a ja już za 2 tygodnie lecę do Grecji. I wrócę z międzynarodowym certyfikatem, zwany Europasem, który ułatwi później znalezienie pracy. A czy macie jakieś rady dla ósmoklasistów? Nie poddawajcie się! Nie stresujcie się! I uczcie się języków obcych. Dzięki! Surly, welcome to our school hotel. Olga, możesz mi nagrać krótką scenkę? Yes! Good morning. What can I do for you? Good morning. I would like to book a single room for two nights. Okay. O, robi wrażenie. Widzę, że będziemy rozmawiać z przyszłymi hotelarkami. Tak naprawdę, może menedżerkami, bądź recepcjonistkami. A i owszem, po tym zawodzie mogę robić tak naprawdę wszystko. Wystarczy znajomość języków obcych. Faktycznie, świetne i pożądane miejsce na rynku pracy. A jakich języków jeszcze się uczycie? Angielskiego, niemieckiego lub języka rosyjskiego. Zarówno przygotowującego do matury, jak i bezpośrednio do zawodu. Klaudia, a co tam robisz? To co właśnie robię, to nasze rezerwacje. Jest to program donoszenia rezerwacji, bardzo popularny w Białymstoku. Nazywa się on Chart. Dzięki temu, że nasza szkoła ma do niego dostęp, będę miała czym się pochwalić w moim przyszłym CV. A jakich umiejętności jeszcze się uczycie? Procedury check-in i check-out, czyli przyjmowanie gości do hotelu oraz żegnania ich. Uczymy się również tych samych procedur, tylko w językach obcych, bo jak wiemy, wielu gości to obcokrajowcy. A co można robić po takim profilu? Gdzie można pracować tak naprawdę? Nasz kierunek, czyli przypomnijmy, taki hotelarstwa przygotowuje nas do pracy w hotelach w Polsce, jak i za granicą, na takich stanowiskach jak recepcja, restauracja, dział organizacji eventów czy housekeeping. Kierunek bardzo fajny, bo nie tylko otwiera nas na kontakt z ludźmi i pracę z nimi, ale również przygotowuje do pracy w usługach. O, to bardzo ciekawe. A co jeszcze moglibyśmy zobaczyć? Olga, możesz Wam zaparzyć kawę oraz pokazać, jakich używamy sprzętów. To jest ekspres jednokolbowy, Chemex, Areopress, Vitex, kawiarka i kręcmes. Robi wrażenie. Pozwólcie, że zaparzymy Wam teraz kawę. Szkoła to umożliwia? Zastanawia mnie, jak może przeprowadzić zajęcie z przygotowywania kawy w 30-osobowej klasie?
Właśnie w naszej szkole jest taka możliwość ze względu na to, że zajęcia zawodowe prowadzimy w małych grupach. Jest to tak zwane nauczanie modułowe, oparte o instrukcję oraz działanie. Czyli na sam początek trochę teorie, później praktyka, praktyka i praktyka. Warto podkreślić, że jesteśmy taką jedyną szkołą w regionie. A zdajecie może jakieś egzaminy, które pozwalają Wam zdobyć Wasz wymarzony zawód? Tak, mamy egzaminy z dwóch kwalifikacji, dzięki czemu mamy później dyplom technika hotelarstwa. Na koniec chciałabym zapytać, czy macie możliwość odwiedzania hoteli razem z nauczycielami? Nie tylko odwiedzać, ale odbywać praktykę. Mamy miesięczne praktyki, a oprócz tego raz w tygodniu jedziemy do hoteli, dzięki czemu wiele z nas dostaje później propozycję pracy. A wyjeżdżacie może gdzieś za granicę? Tak, w ramach projektu wyjeżdżamy do Niemiec, Grecji, Portugalii czy Hiszpanii. Podczas praktyk zdobywamy doświadczenie, szkolimy język, świetnie się przy tym bawimy i dostajemy kieszonkowe, a później wracamy z Europasem. Dzięki za rozmowę i pyszną kawę! Dziękujemy! O, Gabrysie, patrz, łabędzie! To wy takie rzeczy też robicie? Myślałam, że tylko w najlepszych hotelach i na statkach. A i owszem! O, patrz, Gabrysie, jakie ciekawe urządzenie, co ono robi? Pierwsze z tych urządzeń jest to robot Melta Mitsubishi. Roboty tego typu wyposażone są w inteligentną technologię i można je łatwo integrować z innymi urządzeniami automatyki przemysłowej. Służą do przemieszczania elementów. To robot typu sferycznego ruchu obrotowego. A co robicie na pracowni? Podczas zajęć pracowni programujemy ruch robota. A chciałbyś nam zaprezentować swoje umiejętności? Oczywiście. Patrz, Gabrysia, kolejny robot. A to nie jest narzędzie? Jasne, to też robot, tylko w odróżnieniu od poprzedniego jestem w układzie kartezjańskim. Trudne słowo, mógłbyś wyjaśnić? Oczywiście. W odróżnieniu od poprzednika tu ramiona zamiast ruchów obrotowych przy przegubach wykonują ruch prostoliniowy, czyli pole robocze chwytaka jest w formie sześcianu. Ciekawa prezentacja. Co można robić po takim profilu? Kierunek technik robotyk przygotowuje do pracy w nowoczesnym przemyśle. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdzie człowiek pełni rolę nadzorującą, a całą pracę wykonuje automatykę robotyka. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną szkołą w północno-wschodniej Polsce, która kształci w tym kierunku. Ekstra, dzięki za wyjaśnienie. Co byśmy jeszcze zobaczyć? Proszę dalej, zaprezentuję kolejny zawód. Technik automatyk. Absolwent tego kierunku pracuje przy konstruowaniu, budowaniu, cyrkowaniu linii produkcyjnych. I słuchajcie, w tym miejscu dodam, że możemy pochwalić się najnowocześniejszą w mieście bazę fizyczną powstałych środków unijnych. Dzięki temu sprawdzimy się w warunkach tych, jakie spotkały w miejscu pracy. A czym się różni Twój profil od technika robotyka? Technik robotyk zajmuje się wyłącznie robotami przemysłowymi, a technik automatyk ogólnym sterowaniem linii produkcyjnych. Pokażę Wam teraz działanie. Jak widać, układ służy do sortowania elementów kolorowych i metalowych. Rozpoznaje za pomocą trzech czynników, a siłą ich spychodni kasety. Dzięki. To co mówisz, naprawdę bardzo ciekawe. A czy musicie zdać egzaminy, żeby zdobyć upragniony zawód? Tak, dyplom technika uzyskałem po zdaniu dwóch egzaminów. Wow, bardzo ciekawe. Patrz, Gabrysie, kolejne stanowisko. Podejdźmy. To jest stanowisko demonstrujące nas trzeci zawód, jakim jest technik mechatronik, bardzo popularny na podlaskim rynku pracy. Jeżeli się nauczysz programować sterowniki, możesz założyć własną działalność lub zdobyć fajną pracę z jednej firmy, z którym nasza szkoła współpracuje. To jest model stempla, który wykraja lub jak to woli wytłacza elementy z płachty materiałowej. Możemy kontrolować jego prędkość za pomocą dławików. Jest to układ elektropneumatyczny. A wy czego się uczycie, chłopaki? Jesteśmy uczniami w szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa pól sztucznych. Jest to jedyna szkoła w północnej Polsce, która kształci w tym zawodzie i druga w całym kraju. Nasza klasa jest pod patronatem firmy KAN, lidera spośród producentów systemów hydraulicznych, właśnie z pól sztucznych. A mógłbyś wyjaśnić, co są tworzywa sztuczne? Tworzywa sztuczne, czyli popularne plastiki, wytwarzane są głównie z ropy naftowej, otaczają cały nasz świat i trudno się bez nich obejść. Głównymi zaletami tworzyw sztucznych jest łatwość ich przetwórstwa i niski koszt produkcji masowej. Dlatego rozwój tego przemysłu jest tak gigantyczny. W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć dziedzinę życia, w której by ich nie było. A co to za urządzenie, że opowiedzielibyście o nich? To jest spawalka do tworzyw sztucznych. Spawanie tworzyw
termoplastów polega na uplastycznieniu łączonych powierzchni oraz materiału łączącego. Ja natomiast chciałem opowiedzieć o naszej drukarce 3D, która w trakcie procesu drukowania elementu tworzywa sztucznego, to znaczy z filamentów w postaci żyłki. Drukarki 3D wykorzystywane są na całym świecie w różnych dziedzinach. Wykorzystuje się je do produkcji elementów o dość skomplikowanych kształtach. Na pewno warto nauczyć się jej programowania obsługi. Zobaczcie zresztą sami, jak świetne jest to urządzenie. A to jedyne takie urządzenia? Oczywiście, że nie. W tym roku stworzyliśmy nowy budynek specjalnie przeznaczony do nauki tego zawodu. Mamy tam nowoczesne maszyny i urządzenia, podobne do tych, które pracują w przemyśle tworzyw sztucznych. Sorry, że nie ma ich tutaj, ale trochę ważą. Ale możecie je zobaczyć w naszym filmiku promocyjnym, który jest na stronie szkoły. Odbywacie dziś może jakieś praktyki? Oczywiście, uczęszczamy na zajęcia praktyczne do firmy Kant w Białymstoku. Mamy możliwość dobycia pracy w tej oraz innych firmach na Podlasiu, ale takich firm w Polsce na świecie jest mnóstwo, dlatego stanowi to prac dla operatorów będzie przybywać. Zachęcam Was do dobycia atrakcyjnego zawodu i podjęcia nauki w naszej szkole. Ok, dzięki chłopaki. O, patrz Gabrysia, dzieje się tu coś ciekawego. Tak, korzystamy z kamerki trychologicznej. Zobaczcie, wóz jest przybliżony aż o 500 razy. Dzięki temu możemy wykryć wszystkie nieprawidłowości. Trychologia? A co to takiego? Mogłybyście może wytłumaczyć? Pewnie. Jest to nauka zajmująca się badaniem włosów i skóry głowy. Uczymy się właściwie je diagnozować, żeby określać niedobory witamin oraz wskazywać potrzebne zabiegi pielęgnacyjne. Może któryś z Was chciałby zobaczyć, jak Wasze włosy wyglądają w przybliżeniu? Gabrysia, chętna? Bardzo chętnie. I tego wszystkiego możesz nauczyć w Waszej szkole? I nie tylko tego. Jeżeli bierzesz nasz kierunek, poznasz podstawy barberingu i nowoczesne metody koloryzacji, jak ombre czy sombre. Nauczysz się dobierania kolorów i form fryzur do typu urody klientek i wielu innych ciekawych rzeczy, które pojawiają się we fryzjerstwie. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Na przykład, słyszałaś kiedyś o botoksie i nanoplastii? Nie, co to takiego? To zabiegi wygładzające i nadające połysk po koloryzacji, stylizacji lub uszkodzeniu włosów. Poznałyśmy te zabiegi i wykonywałyśmy je na jednym ze szkoleń organizowanych w naszej szkole przez firmy zewnętrzne. I te szkoła Wam to umożliwia? Nieźle. Tak, ponieważ posiadamy nasze szybkie cudnie fryzjerskie, które są wyposażone we wszystkie potrzebne nam narzędzia. Ćwiczymy na sobie, klientkach i główkach treningowych. Tak naprawdę mamy do dyspozycji aż 3 salony piękności. A wy dziewczyny co robicie? Stawiamy zdjęcia na Facebooka i Instagrama naszej szkoły. Macie do swojego fanpage'a? Tak, zapraszamy na Facebooka fryzjerzy ze Świętojańskiej. Wstawiamy tam relacje z naszych wszystkich działań. Na przykład w grudniu organizowaliśmy mikołajkowy tydzień fryzjera. Zachęcamy do lajkowania. Zobacz jakie fajne filmiki. Wcześniej już się odwiedzałam, teraz nie. Wow, super. Czyli uczycie stylizacji włosów poprzez udział w konkursach, szkoleniach i pokazach? Oczywiście, nauczyciele zawodu organizują konkursy i pokazy fryzjerskie wewnątrzszkolne oraz pozaszkolne. Mało tego, zdradzę Ci, że nasi uczniowie zawsze odnoszą sukcesy podczas takich konkursów. Dziewczyny, a według Was, jakie cechy powinien posiadać dobry fryzjer? Jeżeli jesteś osobą twórczą, pasjonuje Cię tworzenie nowych form fryzur, lubisz bawić się modą i stylizacją, to zawód fryzjera stylisty jest właśnie dla Ciebie. A co konkretnie można robić po Waszej szkole? Możesz dalej uczyć się albo pracować jako fryzjer, barber, mobilny fryzjer współpracujący z teatrem czy też operą lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Musisz też wiedzieć, że u nas możesz uczyć się fryzjerstwa w technikum zawodowym, w którym nauka trwa 5 lat, kończy się maturą i uzyskaniem tytułu technika lub w szkole branżowej, po której zostajesz fryzjerem już po 3 latach nauki. Super dziewczyny, bardzo zaciekawiłyście. Mam nadzieję, że tak samo smoklasistów. Dzięki za zbadanie włosów. Spoko. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam wybrać właściwej ścieżki zawodowej. Wybierz zawód z przyszłością. Wybierz technikum. Wybierz zespół szkół zawodowych numer 2. Zapraszamy!